DJI Osmo Action 2, 3, 4 i 5. I teraz zaczyna się cała magia. Catch and relax. Witaj na Catch and Relax. Znajdujemy się w moim naturalnym środowisku, ponieważ jestem wędkarzem, ale dzisiejszy patent dotyczy kamer DJI Osmo Action z serii od 2 do 5. Patent, który zmieni Twoje życie na lepsze, a na pewno na łatwiejsze, ale od początku. Od kilku lat wszystkie swoje filmy nagrywałem kamerą DJI Osmo Action 1. Niektórzy mówią na nią OG. Od jakichś 2 tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem DJI Osmo Action 4. I właśnie nagrywam ten film przy użyciu tej kamery, dlatego zamieńmy je miejscami i przejdźmy do rzeczy. Po zakupie tej kamery, czyli DJI Osmo Action 4, pierwsze co rzuciło mi się w oczy, jeżeli chodzi o różnicę do DJI Osmo Action 1, jeszcze przed uruchomieniem samej kamery, to system mocowania tutaj. A drugie, co rzuciło mi się w oczy, to utrudnienia związane z tym systemem mocowania, a zwłaszcza jeżeli jesteś mężczyzną i masz takie większe, grubsze paluchy. O ile z jednej strony jest tutaj bardzo fajne miejsce, żeby odmontować tą kamerkę, o tyle z drugiej strony nie ma już tak łatwego dostępu, no i mimo wszystko sprawia to jakieś kłopoty. Zacząłem kombinować, jak to ogarnąć. Nigdzie w internecie nie znalazłem bezpośredniego rozwiązania. Oglądałem przed samym zakupem tej kamery naprawdę mnóstwo filmów, różne patenty, różne triki związane z DJI Osmo Action 4 akurat w tym wypadku. Nigdzie takiego patentu nie znalazłem. Być może on istnieje, natomiast na taki patent wpadłem i zaraz go Wam pokażę. I pierwsza z rzeczy, która przyszła mi do głowy, to średnica tutaj tego elementu, która to właśnie zabiera miejsce i podobnie jest właśnie w wypadku tego mocowania. Gdyby ta średnica zarówno w tym wypadku, jak i w tym była mniejsza, zdecydowanie łatwiej dałoby się tam włożyć palec i zwolnić tą blokadę. Nie mówię, że jest to niemożliwe, aczkolwiek po co utrudniać sobie życie? Zacząłem kombinować w ten sposób, żeby zmniejszyć tą średnicę i pierwsze co zauważyłem, to możliwość wysunięcia tej śruby. Tak naprawdę przy tym waszym oryginalnym mocowaniu wystarczy tę śrubę wybić jakimś młotkiem, ona wyjdzie na zewnątrz. Nawet jeżeli zdejmiecie sobie tą plastikową obudowę i dokręcicie tutaj tę śrubę, w żaden sposób nie dociśnie ona tego elementu, na którym znajduje się kamerka, do tego elementu, który znajduje się, nie wiem, w waszym statywie czy gdziekolwiek indziej. Także pomimo tego, że zyskujecie tutaj na średnicy, to nie ma nic, co blokowałoby tutaj cały ten element. Później zacząłem kombinować, czy dołożyć tutaj jakąś podkładkę, a może założyć na to sprężynę, którą podczas dokręcania ta sprężyna też jeszcze bardziej by dociskała cały ten element, który blokuje naszą kamerkę. Natomiast prawda jest taka, że pomimo tego, że mamy tutaj zdecydowanie mniejszą już średnicę niż tu i więcej miejsca na nasze palce, tak naprawdę wciąż ten dostęp mamy ograniczony. Zauważcie, że przy waszym mocowaniu po jednej stronie w ogóle ten dostęp nie jest ograniczony. Przy drugiej stronie ta śruba, którą dokręcamy, ona ogranicza nam ten dostęp. Dlatego potrzebowałem czegoś, co będzie po pierwsze zakończone w tym miejscu jakimś ogranicznikiem. Będzie miało tę samą średnicę, co ta śrubka i długość. Jeżeli chodzi o średnicę, mamy tutaj 5 mm, natomiast jeżeli chodzi o długość samego tego gwintu, który tutaj idzie, jest to 20 mm. Następnie znalazłem w sklepie budowlanym tego typu śrubki. Taka śrubka, czym ona się charakteryzuje? Po pierwsze, ma Fi 5 na 20. Po drugie, ma ona płaską tą główkę. Znajdziecie również śrubki 5 na 20, ale o takim stożkowym ułożeniu idącym do tej główki od śrubki. No i to nie będzie dawało tej bezpośredniej blokady, tego docisku. Dlatego śruba 5 na 20 to swoją drogą cała paczka. Nie potrzebowałem całej paczki, to jest 12 plus nakrętki plus podkładki. Ona kosztowała w okolicy 6 zł. Jak to wygląda? Już Wam pokazuję. Zamiast używać tej dedykowanej śrubki, zamieniamy ją na śrubkę 5 na 20 z płaskim tutaj takim zakończeniem, jeżeli chodzi o główkę naszej śrubki. I co ciekawe, te śruby są zakończone krzyżakiem. Ten krzyżak jest
na tyle szeroki, że zmieści się tutaj nóż, a nawet z tego co zauważyłem, bo testowałem monety, wystarczy Wam jedno groszówka, aby dokręcać i odkręcać tego typu śrubę. Zobaczmy jak to będzie wyglądało. I tak jak Wam wspomniałem, żeby nie być gołosłownym, przy użyciu noża nie będzie najmniejszego kłopotu. Dlaczego o tym mówię? Taki element montuje się raz i przeważnie zostawia, ale jeżeli ktoś chciałby mi powiedzieć, zarzucić, że na przykład, no dobra, skręcisz i co z tego, jak nie da się już tego odkręcić. Jednogroszowa moneta i wejście tutaj krzyżakowe. Zobaczcie, bez najmniejszego kłopotu to pasuje. Jesteśmy w stanie jednogroszówką dokręcić sobie praktycznie na maksa. I teraz zaczyna się cała magia. W tym momencie dostęp zarówno z jednej, jak i z drugiej strony jest zupełnie niczym nieograniczony. Tak jak tutaj wcześniej, oryginalnie, był dostęp bezproblemowo. W tej chwili z drugiej strony również bezproblemowo. Możemy sobie to zdejmować w każdej pozycji. Mamy dostęp, nie wiem, od boku, od przodu. Nie ma najmniejszego problemu, żeby w tym momencie odblokować tę kamerkę, a nie męczyć się. Jeżeli ktoś ma cieńsze palce, pewnie mu się ten patent nie przyda. Natomiast ja osobiście w momencie, kiedy no po kilku dniach, najpierw oczywiście podjarany kamerą, wszystko mnie cieszyło, ale zaczęło mi to przeszkadzać i zacząłem szukać rozwiązania. Słuchajcie, bardzo ważna sprawa, a w sumie dwie sprawy. Pierwsza, tutaj ewentualnie dodatkowo dla pewności można byłoby jeszcze podłożyć jakąś silikonową podkładkę, ale wydaje mi się, że będzie to trzymało tak samo jak przy wkręceniu tym oryginalnym od DJI, tym wkrętem, tą śrubką. I druga sprawa, pokazuję Wam ten patent, ja sam będę go używał. Wpadłem sobie na coś takiego i absolutnie jest to dla mnie genialne rozwiązanie. Łatwizna, żeby dostać się, odblokować, włożyć sobie tą kamerę. Natomiast jeżeli zdecydujesz się skopiować ten patent i zrobić coś takiego, ponosisz pełną odpowiedzialność za swoją kamerę. Także ja nikogo nie nakłaniam, dzielę się z Wami tym, co przyszło mi do głowy, po to, żeby sobie ułatwić. Jeżeli przekładamy tą kamerkę, ja jako wędkarz planuję nagrywać na przykład z klaty, za chwilę przełożyć sobie to na statyw albo w różne miejsca po prostu, gdzie będę miał tego typu łączniki do tej kamery. Świetne rozwiązanie. Dlatego DJI Osmo Action 2, 3, 4 i 5. Niezależnie, którą z tych kamer posiadacie, one wszystkie są właśnie na takim połączeniu i do wszystkich możecie użyć właśnie takie rozwiązanie. Mam nadzieję, że komuś przyda się ten patent. Jeżeli tak, to dajcie znać w komentarzu albo zostawcie lajka pod tym filmem. Na ten moment to wszystko. Ja zabieram się za wędkowanie. Trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnych filmach. Catch and relax.